halo, z tej strony Milcia i Adrian. Siema, Joker z tej strony. Adrian musi się skupić na jeździe. Dzisiaj już mamy taki świąteczny odcinek, więc jak odbierzemy prezent, to jedziemy do Kawna. W tamtym roku byliśmy w Malechowie u cioci, a w tym roku ciocia ma choinki w Kawnie. Jakby ktoś jeszcze nie miał i ktoś z okolic jest, to zapraszamy, Kawno 5A. Można tam pojechać, tam zawsze choinki są. Jeszcze są w tym roku tylko cięte, z tego co ciocia mówiła, ale za 2 lata już prawdopodobnie będą z dyniczek, a my będziemy zawsze wtedy z dyniczek brać, prawda? Tak jest. Widzimy się tam, gdzie ciocia sprzedaje choinki. No. Milcia, a dlaczego ciebie na kanale nie było tak długo? Tak długo mnie nie było? No. Troszeczkę u nas było spraw prywatnych, ja byłam trochę przeziębiona, wiecie jak ta pogoda jest, ja zawsze na początku jestem przeziębiona. Jak się tylko zima zaczyna, znaczy jeszcze nie zima, tylko ta jesień to ja zawsze 2 razy muszę być przeziębiona, nie? No, mówili, że się wyprowadziłaś ode mnie, uciekłaś. Tak? Nie, no. Mieszkam cały czas tam, gdzie mieszkałam. O, patrz, reklama jest. Choinki. O, patrz, ile choineczek. Znowu wybierzemy taką, żeby nam się zmieściła do auta tylko. Stój. I którą, Milcia, choinkę? Tą? O, ale ta wielka jest, za duża, nie? Ciekawe, jak nasz kot zareaguje. Jak ten nasz kot zareaguje na choinkę? Jak podoba ci się? Na bombki prędzej, nie? No, wszystkie są ładne, no słuchaj, nie wiem, którą wybrać. My nigdy nie bierzemy dłużej, bo my musimy w aucie zmieścić. Ale tu masz tą siatkę, załadujemy od razu, nie? No tak, wiem, ale... siatka. Mikołaj. O, tu jest taka mała. O, zobacz, ta by była, o, patrz, taka malutka. Taką chcesz, malutką? A co, większą chcesz? No nie wiem, ja chcę taką, żeby po prostu była na tym. Boki nie były, nie? Rozrośnięte. Bo... A to się utnie w domu już. Nie będę ucinała nic. To jak utrze? Wszystkie są takie rozrośnięte. Tam była woda, bo to... No. Tą bierzemy i tyle, nie? Nie będziemy tutaj szukać więcej. Wszystkie prawie takie same, ładne. No. Tutaj taka ładna jest mikołajowa, która zapakuje nam. Patrz, opakowane od razu. O. I do samochodu. Wracamy już do domku, mamy choinkę zapakowaną. Tylko ona się trochę rozpakowała, jak Adrian wsadzał. No bo zapomnieliśmy się zawiązać. Nie, zapomnieliśmy się zawiązać, dlatego się rozpakowała. O, wypadek. Patrz, przed chwilą. Oj, oj, oj. Uważaj, żebyś nie wjechał w to. Koło urwane. Uważaj. No. Od czego to koło urwali? Koło się urwało. Zobacz. Tutaj. Opel. Zobacz, przywalił. I wyrobił zakrętu. Dobra. A my jedziemy teraz myć auto. Bo ja nie chcę mówić, jakie czyste jest to auto po podróży. Brudne, brudne. Po podróży jest trochę brudne. Dzięki kanałowi mamy taką możliwość spotkać się, no i poznać różne fajne osoby. Jesteśmy tutaj na Żarełku. Jemy w takiej restauracji. Milku. Milcia tutaj, zobaczcie, co konsumuje. Kurczę. Smakuje? Mhm. Dobra, widzimy się później. Ten dziad Reksio. Reksio. Idę. Reksio, to jest Reksio. No, nie? Słuchajcie. Jej. Mamy prezent dla naszego Reksia. Ty, ale duża ta buda. Za dużo. Ty, ale to jest eskak. Pokaż. Jaka wielka. Przecież to on się utopi w niej. Co to jest? Co tam jest? No wchodź. No to jest dla ciebie. No wchodź do środka. O. Witam was w kolejnym odcinku na naszym gospodarstwie. Dzisiaj przyjechał do nas Klocek. Po resztę kafli z pieca kaflowego. Zaraz będziemy je ładować. No i zobaczymy, może coś jeszcze dla was tam nagramy fajnego. Na ten moment taka akcja. Mu się przydadzą.
a mi zalegają. Dobra, John Deere'a musieliśmy tylko przestawić i idziemy zobaczyć, co tam się stało klockowi w żuku. Żuk niezawodny. A za dużo paliwa nalałeś. Kurde, aż wytegowało górą chyba, co? Do Jokera jedziesz, to mówisz pełny bak, żeby nie brakło. O, tu masz, nie? Te zostały mi. Tutaj najgorsze są na końcu, nie? Ale tam są już fajne całe te. Był wysoki pies? No, wysoki. No ta korona, wiesz, zazwyczaj była uszkodzona. Tu masz takie brzydsze te kafle, bo to na sam koniec, nie? Wiesz, zawsze od tyłu dawali te gorsze kafle, a z przodu były ładne. I tam ale korona chyba też idzie poskadać. Tak. Ja nic tutaj nie wywalałem. To chyba. O, widzisz? No. Kura ty. Klocki Lego, nie? Jo. A jak się poskłada jakimś tym ładnie, to nie będzie widać, nie? Wszystkie są rzeczy właśnie. Kurwa! Patrz! Zobacz! Patrz ile jajów tu jest. Babcia jak zobaczy, to ona zawały dostanie tutaj u góry. No widzę. Kurki składają. No tam wiesz, to jest buki pewnie. Jak one tyle tam leżą. Może w zimno? Jak babcia zobaczy... Jajka tutaj 4 miesiące czasu mogą leżeć tu. Ale przymrozki były. Ale tam nie wyszły. Kurde, to babcia normalnie zawału dostanie. Korsę chcesz kupić? Nie. Ja ci mogę żuka sprzedać. Kurde, nie. Wymiana. Korsa wszędzie pójdzie. Muszę dopłacić, kurde. Co ty gadasz? Tam katalizator. Tam katalizator 1000 zł warty. A u nas zbytowie gościowie zajebali katalizator przez noc. Tak? Ja mam posterowany samochód. Rano odpala, coś mi tam zaczął głośno chodzić. Patrzę po ten, a ktoś mu wymontował. Ktoś mówi, że. Są ludzie, co? No. Ktoś mówi, że to po co takiego złoma kupiłeś, nie? Ja go kupiłem za 450 zł z nówkami oponami zimowymi. No. I letnie dostałem, plus jeszcze dodatkowo pół baku paliwa. A teraz Kazik sprawdza, że tam katalizator jest około 1000-1200 zł wart w niej. To jak my będziemy kraść czas robić, to jeszcze zarobię na tym. Niemcy mieszkali. Ta cegła taka drugiego sortu, wszystko takie powykrzywione trochę. A to chyba z góry, tam już później lepsza będzie. O, tu już jest lepsza. Bo to brałem... Skąd to brałem? A gdzieś to znalazłem jeszcze, pod domem. No taka mokra. O, szedł. I co, idziemy teraz na kawę, widzimy się później. Jak cię siutko? Dobra, trzeba być. Troszeczkę się upieprzyło, kurde, chata. Chyba mogłem mierzyć, nie? No. My się żegnamy. Jarek już jedzie do domu. To dzięki, na razie. Ja, trzymaj się. Cześć. O, zobaczcie, żuczek już ma ocieplenie na zimę. Żeby cieplutko miał. 99 koni w oszustkę. No i pojechali. Bęk, jesteśmy w domu, choinka ubrana i przygotowania do świąt już zaczęliśmy. Choinka skąd jest wzięta? Od twojej cioci, tak? Tak, choinkę, byliśmy po choinkę, ubraliśmy ją i pod choineczką już mamy prezent pierwszy. Przyszła paczka, nie wiem skąd, nie wiem od kogo, więc ją rozpakujemy. Ale nie mamy nożyka, co teraz? O, mamy nożyk, rozpakowujemy paczkę. Zobaczymy co to jest. Nie wiem skąd paczka, ale po prostu... No to na pewno już paczki świąteczne. Pewnie od jakiejś firmy, w której mamy jakieś nasiona lub środki ochrony roślin, prawdopodobnie, bo oni tylko mają do nas dane osobowe, no. Zobaczymy co to jest. O, popatrz. Oj, chyba w tamtym roku coś w podobnym opakowaniu przyszło. O, popatrz. Alkohol? Co tu jest? Radosnych świąt 2021. Agri Polska życzy nam. Bardzo dziękujemy za prezent od Agri Polska.
Co tu mamy? Kubeczki Agri. O, rozpakujemy. Jaki ładny, zobacz. Fajny, no. Wino. Kurde. Ale kurde, trzeba będzie spróbować, co? Bardzo dziękujemy za prezenty od firmy Agri. Dobra, co dalej robimy? Widzimy się w kolejnym odcinku. Co? Już. O, może schowam te trunki do mojego karnistra. O, tutaj jest mój karnister. Piękny. Czeka na odpowiednią chwilę. Kluczyk biorę, żeby Milcia nie zabrała. Tak, ja muszę zlikwidować. Nie, dawaj mi ten kluczyk. Tak więc, my się z wami żegnamy i dziękujemy za oglądanie. Taki świąteczny już bardziej odcinek. Mi się wydaje, że w kolejnych odcinkach coś tam więcej opowiemy. Może kolejny odcinek taki Q&A będzie. Na Wigilię? No zobaczymy. Damy wam znać jeszcze w kolejnym odcinku. Damy wam znać. Dobra, to dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie. Pa!